Mikrofon ULANZI AM18. Ta propozycja to killer wśród mikrofonów bezprzewodowych, a ta recenzja jest pierwszą na polskim YouTube. Także pozostań do końca i zaczynamy. szukasz dobrego mikrofonu z wieloma funkcjami, których się nie spodziewasz w przystępnej cenie? Mikrofon Ulanzi AM18 możesz podłączyć do aparatu, kamery, iPhone'a, smartfona, komputera czy tabletu. Ale jeżeli nie wiesz jaka może być różnica jakości dźwięku między wbudowanym mikrofonem, na przykład w kamerę, a tym, to posłuchaj tego. Zaczynamy. 3... Dwa, jeden. Dźwięk, który teraz słyszysz, jest nagrany z mikrofonu wbudowanego w aparat firmy Canon Model R10. A teraz usłyszysz dźwięk nagrany u Lansi AM18 i to bez żadnej korekcji dźwięku. A jeżeli Ty jesteś tutaj po raz pierwszy, to ja nazywam się Adrian i witaj na kanale. Partnerem dzisiejszego odcinka jest SystemBank.pl. Jest to firma specjalizująca się w różnego rodzaju akcesoria do aparatów, dronów, kamer czy konsol, ale również posiada w swojej ofercie takie rzeczy jak lornetki, kamery IP, głośniki Bluetooth czy zegarki, smart. Ale wracając do tematu. W etui ładującym znajdują się dwa nadajniki i jeden odbiornik. Kiedy klapka etui zostanie podniesiona, Mikrofony, jak i odbiornik włączają się automatycznie. W pudełku, oprócz tego co widzieliście, dostajemy wszystkie niezbędne kable do iPhone'a, do aparatu i innych urządzeń, dwa martwe koty do tłumienia wiatru i etui materiałowe. Nadmienię, że ten zestaw został wyceniony na kwotę 499 zł i to co oferuje w tej cenie mikrofon Ulanzi AM18. Zatyka mi dech w piersiach, bo każdy nadajnik może działać niezależnie od odbiornika, ponieważ działa jak dyktafon i ma wbudowaną pamięć 8 GB, na którą nagramy około 14 godzin materiału. Dokładnie teraz tak robię. A, widziałeś mój ostatni film? W prawym górnym rogu masz bardzo wartościowy materiał. Sprawdź go. U mnie na kanale. Żadna firma nie ma wpływu na moją opinię i recenzję. Dlatego możesz to docenić i wesprzeć mnie. Pod filmem znajduje się link, gdzie możesz postawić mi małą kawę. No ale dobra, wracając do tematu. Ulanzi AM18 posiada aktywną redukcję szumów. Możliwość podpięcia mikrofonu krawatowego wejście USB-C do ładowania i podpięcia pod komputer w celu zgrania materiałów nagranych bezpośrednio na dadajnik, czy regulację GAIN od minus 10 do plus 10. A do tego wszystkiego dochodzi odbiornik, na którym znajduje się klips do przymocowania go na przykład na zimną stopkę. Wejście jack 3,5 mm do odsłuchu na żywo nagrywanego dźwięku, Przycisk blokujący całe urządzenie w celu uniknięcia przypadkowego naciśnięcia. Port USB-C do ładowania, dwa przyciski po bokach do wyciszenia mikrofonów i dotykowy, kolorowy ekran, który pokazuje nam najważniejsze informacje, jak na przykład poziom naładowania urządzeń, zasięg między odbiornikami a nadajnikiem, czy ustawioną głośność. W opcjach jest jeszcze lepiej. Bo mamy tutaj możliwość ustawienia takich trybów jak Mono, Stereo, Safety. Fajne, nie? I to za kwotę 499 zł, pamiętajcie. W dalszych ustawieniach możemy zmieniać na przykład jasność wyświetlacza czy datę. A no właśnie, ale jak długo może pracować ten cały zestaw? Wewnętrzne akumulatory w nadajnikach i odbiornikach zapewniają pracę do 14 godzin, a z etui ładującym ten czas wydłuża się do 20. Notabene, Etui posiada port USB z diodami informującymi nas o naładowaniu akumulatora. I to wszystko za kwotę 500 zł. No, ale to może zasięg jest słaby? No właśnie, nie. Producent obiecuje zasięg 100 metrów na wolnej przestrzeni. Ale powiem Wam, że nie znam nikogo, kto odchodzi dalej od aparatu czy kamery dalej niż 20 metrów. I to właśnie taki maksymalny zasięg ja testowałem. I wynik? Nie było z tym urządzeniem żadnych problemów czy zakłóceń. Nawet odwracając się plecami do aparatu z odbiornikiem. Ale nawet gdyby występowały na przykład na dalekich odległościach, to zawsze masz możliwość nagrania dodatkowego materiału bezpośrednio na dajnik. Pamiętasz? Tak jak ja teraz to robię. 8 giga i 14 godzin możesz zapisać bezpośrednio na jeden nadajnik. Przypomnę, te nagranie, które słyszysz w tym materiale, nie jest w żaden sposób korygowany, czy dostrajane pod lepszy i ładniejszy dźwięk. Słyszysz, dźwięk bezpośrednio nagrany na to urządzenie. Każdy mikrofon generuje szumy, czy to przewodowy, czy bezprzewodowy. Ale teraz sami sprawdźcie, jakie generuje szumy ten mikrofon. Ale przypomnę jeszcze, że w tym materiale nie ma żadnej korekty dźwięku. Słyszycie dokładnie to, co daje ten mikrofon. Dodatkowo ten mikrofon posiada redukcję szumów, która również jest obłędna. I właśnie za to lubię tą firmę, że daje nam za niedużą kwotę. Ogromne możliwości. Sam osobiście używałem kiedyś mikrofonu Ulanzi UW-MIC 10P, gdzie nagrywałem materiały właśnie dla Was, wykorzystując iPhone'a. Dzisiaj używam zupełnie czegoś innego, ale to z powodu bardziej przejścia na wyższy tryb jakości, czy to dźwięku, czy obrazu. Ale ten mikrofon nie ustępuje w żadnym stopniu Właśnie mikrofonu, którego ja osobiście sam korzystam, czyli Holyland Lark Max. I to wszystko na dzisiaj. Pamiętaj o zostawieniu łapki w górę, przycisku subskrybuj, a my widzimy się już niebawem, jak zwykle w nowym materiale. Trzymajcie się, do zobaczenia. Cześć!